Okej. Okay. Zbliżenie? To nie jest taka kamera, co daje zbliżenie, wiesz? Znaczy może i daje, ale ja nie umiem jej jeszcze obsługiwać, to jest nowy sprzęt, także nie wiem po prostu o co chodzi, ale fajnie nagrywa, no. No jest dziewczyna. No. Bizonik elegancko, no piękna rzecz. Andrzej, ile w sumie wyszło tak z tego kawałeczka? 8 ton. Ile Darek wyszło z tego kawałeczka? 8 ton. 3 tony jest? Będzie 3 tony? 3,5? 3, tak? No dobrze wyszło. No to nawet 3,5 wyjdzie, nie? No to całkiem nieźle. Ale ziarno ładnie, suche, kurcze, wszystko super. Po całym? A skąd mam? Ja tak taki walczę od rana. A z kim ja tam? To ja nie palę, ja bym zapalił, ale nie palę, no to co będę palił, jak nie palę? Ale powiem wam, piękny jest ten bizon. Kurde blade, mało brakowało i bym kupił kombajn, ale klasa, nie? To już będzie leci, no. Złomy. No właśnie słyszałem. Słuchajcie, patrzyłem na pasy, no to gdybym chciał wymienić komplet pasów, to 4000. To ja pierdzielę, a bizona kupuję za 6. Jezdny pas kosztuje 1000. No. A przez jezdny? To tatka będziesz jechał, czy mnie na podróg postawić? Tam się wydmucha mnie. Co? Tam się wydmucha, jadę tam. Aha, dobra. Do której będziesz? Do 10. To się nie wykosił? I do tatka od 10? No, tata już wykoszony. Do Roberta jadę. A u ciebie się pyta. Aha. Nie. Znaczy u ciebie się pyta. No tam za tym, za rowem kawałeczek, nie? Wąka jest. A jeszcze tam. Ale boi się. A tam się kurwa namęczysz. Ale się boi pan. No bo wyjebało, leży. No nie wiem, właśnie muszę go kurwa ścignąć, kurwa, bo tak albo siak. No. Dobrze. Owsa masz trochę. Co? Owsa masz jeszcze trochę, gratisowo. Wiesz, kurwa, co mu zajebałeś ten obiec? No. Tatkowi, żeś ten obiec zajebał. U mnie był.